Witam, dobry wieczór. Nazywam się Sławomir Dobrzański. Witam Państwa na moim wykładzie poświęconym muzyce kameralnej Marii Szymanowskiej. A posłużymy się do tego wykładu PowerPointem, także przechodzimy szybciutko, żeby zaoszczędzić czasu do tego PowerPoint Presentation. Porozmawiamy o wszystkich utworach kameralnych Marii Szymanowskiej na fortepian, skrzypce, fortepian z wiolonczelą, utwory na trzy ręce, na cztery ręce oraz pieśni. A nota biograficzna, tak żebyśmy się wszyscy znaleźli w epoce i w życiu kompozytorki. Maria Szymanowska była warszawianką, uczyła się prywatnie jako pianistka, zaczęła występować około roku 1810, ale już w 1819 była osobą znaną, występowała już w Moskwie, Petersburgu, w Londynie. Wybrała się w 1824 roku na bardzo długie dwuletnie tournée po Europie Zachodniej. Występowała w Niemczech, Paryżu, w Amsterdamie, w Londynie, w Szwajcarii, we Włoszech, a była celebrytką w Warszawie. No i oczywiście częścią jej twórczości, a jest około 100 utworów, a była również twórczość kameralna. Z tym, że ta twórczość kameralna pokazuje kompozytorkę, która współpracuje regularnie z amatorami. A wiąże się to ze środowiskiem, w którym wyrastała w Polsce, w środowisku klasy średniej i arystokratów polskich, którzy oczywiście coś tam sobie grali w domu. W tym czasie już fortepian był bardzo popularnym instrumentem, było więc bardzo dużo uczniów i wszyscy grywali. Popularne było muzykowanie w domu. A kompozycje Marii Szymanowskiej pokazują ją właśnie jako tą profesjonalistkę, która współpracuje często z amatorami. Ma to również cel komercyjny czy komercjalny, w tym sensie, że wyjeżdżając gdzieś do jakiegoś miasta w Niemczech, po drodze się organizuje koncert. Nie było w tym czasie recitali tego typu, jakie mamy dzisiaj. Koncerty były mieszane, no i właśnie ze sobą woziło się już utwory, które lokalny muzyk, których mógł się tych lokalny muzyk łatwo nauczyć i mogło dojść do szybkiego ich wykonania. Także widać w tych utworach Szymanowską jako ambitną, a zaawansowaną bardzo technicznie i artystycznie kompozytorkę, która funkcjonuje między światem zawodowców i amatorów. Współpracowała również z bardzo sławnymi kompozytorami w tym czasie, z Duszkiem, z Humlem, z Fildem, z Clementim. A więc przechodzimy teraz już do kategorii tych utworów, które wymieniłem przed chwilą, więc możemy je sobie powtórzyć. Utwory na fortepian na trzy i na cztery ręce. Utwory zatytułowane na fortepian i skrzypce, a wręcz na fortepian z akompaniamentem przypiec oraz na fortepian z akompaniamentem wiolonczeli. Oraz mamy pieśni. Pieśni do tekstów polskich, francuskich i jedna pieśń z tekstem po włosku. A tutaj już jest przed Państwem lista utworów instrumentalnych. Na dole widać dwa utwory, o których wiemy, że istniały, natomiast ich dzisiaj nie mamy. No, Polska przechodziła przez różne tragedie historyczne, więc utwory zginęły, zaginęły. Może się jeszcze znajdą. A tu mamy już te oryginalne tytuły po francusku, więc Divertissement na fortepian ze skrzypcami, które wydane było w Lipsku w 1820 roku, tak jak samo jak serenada na fortepian z wiolonczelą. To było częścią wydania
utworów Szymanowskiej w Lipsku, a cała seria między 1819 a 1821 rokiem. Tak samo ten właśnie Wielki Walc na cztery ręce był częścią tego wydania. Utwory dziś można kupić. Hildegard Publishing Company w Pensylwanii wydało te utwory kameralne. Utwór na cztery ręce ja dodałem do imslp.org, a tam sobie po prostu można wydrukować za darmo. Mamy cztery walce na trzy ręce, które były wydane w Warszawie w 1820 roku, a obecnie w Niemczech Verlag Dorby wydrukował je. A siódmy taniec z kolekcji 18 tańców jest również walcem na trzy ręce. Był również znany bardzo utwór Szymanowskiej Nocturne, chociaż to nie taki nocturnowy, tylko raczej preludiowy ten nocturn, ale pod tytułem Le Murmur, czyli szept, a który wydała w wydaniu na trzy ręce w Petersburgu. Był to bardzo popularny utwór Marii Szymanowskiej. Walce na trzy ręce są bardzo amatorskie. Wręcz no, jedna osoba nie musi umieć grać lewą ręką, że tak się wyrażę. Można powiedzieć, utwory dydaktyczne, bardzo przyjemne, pedagogiczne, wydane w Warszawie, zadedykowane rabinie Zofii Plater. Nie znam innych przykładów tych walców u innych kompozytorów. No jest to już epoka romantyczna, więc ta pozycja przy fortepianie tej drugiej osoby grającej tą jedną ręką była taka bardzo romantyczna, wręcz patrzenie na tą osobę grającą obiema rękami. A tutaj jest walc na trzy ręce z tej grupy walców, z tańców, 18 tańców, i widać, że ta osoba grająca prawą ręką, no, musi troszeczkę się popisać. To nie jest tam takie znowu aż za proste. Drugim przykładem tutaj jest ten właśnie Nocturne Le Murmur. No to jest już widać, ta trzecia ręka gra pojedyncze nuty, więc to tak dla właściwie wręcz dla początkującego pianisty. Ale ponieważ ten utwór był tak znany w tym czasie, więc naprawdę ludzie chcieli brać udział w jego wykonaniu. A walc na cztery ręce natomiast uważam jest już literaturą zaawansowaną. A chodzi mianowicie o to, że te sekcje to jest takie rondo A, B, A, C, A i tak dalej. Że te sekcje między tym refrenem rzeczywiście są już zaawansowane technicznie. Więc zadedykowała hrabiankom zamojskim mieszkającym w Puławach, w tym pałacu, prawdopodobnie z nadzieją na wykonanie. Natomiast czy te hrabianki mogły sobie poradzić z częściami już technicznie zaawansowanymi? A no tego nie jestem pewien, zależy ile miały czasu. Żeby ćwiczyć. Są dwie kadencje, takie trochę popisowe, ale poziom, właśnie tu jest to najciekawsze, że poziom pianistyczny obu partii jest bardzo zrównoważony, że te osoby były właściwie, mają być na tym samym poziomie pianistycznym. Więc nie znam innych utworów na cztery ręce z tego czasu w literaturze polskiej muzycznej. Mówimy o roku 1820, więc znamy utwory już Juliusza Zarembskiego i tak dalej. Natomiast nie wiem, czy są podobne utwory Elsnera czy Kurpińskiego. Więc tutaj mam przykład Secondo. Widać, że tu są 32 i takie bieganie już po klawiaturze, dosyć odważne.
gdy nagrywałem ten utwór, były pewne spory i dyskusje, bo trzeba się jednak tym środkowym, środkową częścią klawiatury dzielić z tą drugą osobą, więc tutaj to jest sprawa prosta. Trzeba dużo robić prób i ustalać, kto kiedy ma się odsunąć, przesunąć, przysunąć, jakie nuty można puścić, żeby ta osoba odebrała ten klawisz, tą nutę. Więc utwór polecam. Polecam do grania, bo nigdy nie słyszałem, by ktoś go grał w Polsce. Posłuchajmy może półtorej minuty, więc właśnie ta część A, taka część wstępna jest bardzo typowy, tradycyjny, konwencjonalny walc, a zaraz potem zaczynają się już 32, które Państwo za chwileczkę usłyszą. Więc właśnie te 32, które trzeba ćwiczyć razem z tą drugą osobą w tempie dosyć szybkim, są trudne i no, to już jest oczywiście utwór, uważam, jak na Szymanowską i jak na epokę w historii muzyki polskiej, bardzo zaawansowany. Przepraszam. I już przechodzimy do divertissement. Utwór na skrzypce zadedykowany osobie nam dzisiaj nieznanej i jest oczywistym przykładem utworu, gdzie Szymanowska myśli o sobie jako o tej zawodowej pianistce, która gra na poziomie wirtuozowskim. Utwór jest zbudowany na zasadzie jak gdyby przyspieszania wartości rytmicznych. Gramy najpierw ósemki, później szesnastki, później 32, a później coraz głośniej i tak dalej. Jest jakiś tam moment wirtuozowski na skrzypiec, ale niespecjalnie, gdyż jest jak gdyby dublowany, jest w unisonie z fortepianem, więc jeżeli ten lokalny muzyk w jakimś tam miasteczku w Niemczech czy nie może sobie poradzić po drodze do Francji jadąc, Szymanowska pewnie wykonywała divertissement. Tutaj jest przykład trudności pianistycznych w divertissement. Najpierw mamy, lewa ręka podróżuje między niskim i wysokim rejestrem. Później mamy seksty, takie dosyć rozłożone po całej klawiaturze. A później nagle mamy sekstole tutaj w lewej ręce, które płynnie przechodzą do prawej ręki, więc trzeba naprawdę na wszystko być gotowym, a w tym czasie skrzypce sobie grają, grają sobie ósemki. A serenada, która zadedykowana jest te słynnemu księciu Antoniemu Radziwiłłowi, przyjacielowi i przyjacielowi Szymanowskiej i Chopina, który był wiolonczelistą amatorem,
jest dużo bardzo ciekawego dialogowania, wymiany między wiolonczelą i fortepianem, natomiast wiolonczela naprawdę bardzo rzadko gra jakiekolwiek szesnastki. Jest natomiast koda wirtuozowska partii fortepianu. Jest oczywiście moment, kiedy wiolonczela ma jak gdyby swoją kadencję, ale ta kadencja taka troszeczkę jak gdyby dosyć niezbyt zaawansowana technicznie. A teraz tutaj widzimy znowu partię fortepianu w serenadzie, więc rzeczywiście tu mamy już nawet nie 32, no to są bardzo szybkie gamy w dół, w górę, bardzo typowe dla tego stylu brillant, takiego lekkiego grania, który słychać w koncertach Chopina, czy na przykład Andante Spianato, bardzo podobny styl ornamentalny taki. No i teraz już przechodzimy do pieśni szymanowskiej i tutaj no, tych pieśni jest dosyć dużo. Mamy ich trzy kategorie. Pieśni historyczne, o których będę mówił więcej za chwileczkę, pieśni do tekstów francuskich i pieśni do poezji Mickiewicza, a mianowicie Maria Szymanowska w roku 1827 przeprowadziła się do Rosji, jako że była nadworną pianistką cesarzówien, czyli córek cara Aleksandra, więc czuła się tam, miała pensję na dworze carskim, ale właśnie przeprowadzając się do najpierw Moskwy, później do Petersburga, poznała Mickiewicza, który tam co prawda przebywał niekoniecznie z własnej woli, ale no więc był właśnie miał mieszkać w Rosji, więc mieszkał, nakazano mu to i się poznali i powstała wielka, głęboka przyjaźń, która doprowadziła do tego oczywiście, że Mickiewicz ożenił się z córką Marii Szymanowskiej, Celiną. Ale to już inna historia, więc wracamy do pieśni. Tych pieśni jest 22 pieśni. Ale dodatkowo jest 6, które nie mają, jak gdyby nie jesteśmy pewni, czy Szymanowska je napisała, ponieważ są wydane pośmiertnie w kolekcjach takich, jesteśmy pewni. Akompaniamenty Szymanowskiej są albo bardzo proste, albo raczej zaawansowane. Szymanowska pisała, nie wiemy, czy widziała siebie jako zawodową kompozytorkę, czy jako hobbystkę. Więc czasami pisała ambitne akompaniamenty, czasami bardzo proste. A znowu jest to muzyka salonowa z artystycznymi ambicjami. Nie wiemy, czy Szymanowska w ogóle myślała o sobie w sensie rozwoju jako kompozytorki, czy myślała o tym, jak ulepszać swoją technikę kompozytorską, czy po prostu czuła się, że tyle może, a czasem nie ma czasu, więc pisze bardziej proste akompaniamenty. A te pieśni nazywane są dziś romansami, a teksty, które używała, szczególnie te francuskie, były dosyć już wyszły z mody bardzo szybko, więc dzisiaj te pieśni niemieckie, które śpiewamy, no to jest wspaniała poezja Heinego i innych, natomiast te teksty Szymanowskie były no, pisane często przez też amatorów, często poetów amatorów. Więc w muzyce polskiej poezję Mickiewicza, to Mickiewicz jednak, to jest nasz narodowy wieszcz, więc te pieśni pisane do jego tekstów przetrwały egzamin historii właśnie z powodu tych tekstów. I tutaj mamy 11 pieśni z tekstami polskimi. Z tym, że zaraz będziemy mówić o śpiewach historycznych, napisała kilka pieśni do
śpiewów historycznych Niemcewicza, ale przyjęto do druku z 5 pieśni tylko 3, ponieważ te 2 pozostałe miały właśnie bardzo trudny akompaniament, a adresatem śpiewów historycznych byli amatorzy, więc zastąpiono te 2 pieśni odrzucone kompozycjami innej osoby. Mamy świtę Żankę do słów Mickiewicza, 3 śpiewy z poematu Konrad Wallenrod oraz 2 pieśni wydane w takim magazynie dla kobiet w 1822 roku. Przechodzimy do śpiewów historycznych. Tu mamy wydanie z roku 1816. Jest to bardzo ważne wydarzenie w muzyce polskiej, czy w muzyce, czy w ogóle w historii literatury. Mianowicie Julian Ursyn Niemcewicz, jego plan to zachowanie historii Polski dla pokoleń podczas zaborów. Więc pomysłem było właśnie, aby powstały pieśni opisujące wydarzenia czy postacie z historii polskiej, bardzo ważne w historii polskiej. No więc na ten projekt złożyło się 30 kilka pieśni, zaraz zobaczymy dokładnie, ale śpiewy historyczne miały tyle wydań w XIX wieku, że jak widać jest to naprawdę bardzo ważny zbiór pieśni. Mamy 3 wydania warszawskie, Kraków, Lwów, Przemyśl, Wadowice, 3 wydania Petersburgie, Paryż, Chełmno, znów Lwów, Kraków, Łódź i to szczególnie właśnie wydanie paryskie po powstaniu styczniowym było na przykład bardzo ważne. Przy okazji trzeba wspomnieć o tych innych kompozytorach tych pieśni, no bo jest tu wśród nich wiele kobiet, kobiet amatorek, a również zawodowych muzyków. Karol Krupiński, Franciszek Lesel napisał 11 pieśni do tego zbioru, a Maria Szymanowska napisała 5, ale właśnie przyjęto 3, natomiast oddano chyba 2 właśnie do pani Cecylii Bejdaj. Warto również na tej naszej konferencji zainteresować się tymi innymi kompozytorami, więc zrobiłem całą listę tutaj dla Państwa. Jak widać, Jan Olbracht, śpiew historyczny, akompaniament tej pieśni jest bardzo, bardzo prosty. To samo zresztą tutaj Jadwiga. Jak patrzę na Jadwigę Królową Polski, tę pieśń, to od razu myślę o Piosence Litewskiej, bo te ósemki takie Chopina, Piosence Litewskiej, takie ósemki, akordy łamane. Więc przechodzimy już do pieśni z tekstami francuskimi. I jedna jest po włosku, Se Spiegar, wydane te romanse, 6 romansów, które były dedykowane Franciszce Kochanowskiej, jednej z tych kompozytorek śpiewów historycznych. Można te romanse nabyć, dzisiaj wydane przez Hildegard. Oraz jest kilka pieśni, romansów wydanych w Paryżu. Chyba była w Paryżu w 1825 roku. Wydano wtedy kilka jej utworów tam. Jest też kilka rękopisów, które znajdują się w Bibliotece Polskiej w Paryżu, ponieważ tam jak gdyby jest archiwum Mickiewicza, które wszystkie jego papiery po nim zostały zdeponowane w Towarzystwie Literackim w Paryżu. Forma tych pieśni są ambitne, porównywane do pieśni Fanny Henselt czy Clary Schumann, ale ponieważ te teksty są niezbyt udane, jak gdyby te pieśni nie zostały w repertuarze. A tutaj mamy 6 romansów, a kto napisał właśnie Sergiej Puszkin, czy ojciec Puszkina, tego sławnego Puszkina, jest fragment Szekspira,
A poza tym te teksty są pisane przez bliżej nieznane osoby. A wiemy natomiast, że ponieważ wydanie to było w Lipsku, jak gdyby Szymanowska na ten market zagraniczny postarała się pisać bardziej skomplikowane akompaniamenty. Tutaj jest romans Le Départ i widać od razu, że pianistka, akompaniatorka, czy nie wiem, czy się używa jeszcze tego u nas w Stanach, mówimy teraz pianist collaborator, ma bardzo ambitne zadanie. Tutaj akompaniament taki typowo schubertowski, powtarzana formuła rytmiczna u pianisty. Tutaj świtezianka, ważna w literaturze polskiej muzycznej, gdyż widać od razu na pierwszy rzut oka podobieństwo do ballady F-dur Chopina. Ja już tutaj się śpieszę, gdyż zostało mi 4 minuty. A najpopularniejszą pieśnią Marii Szymanowskiej w sensie wydawnictwa była pieśń do Willi. Była wydawana 3-krotnie w Petersburgu. Była wydana, a tutaj mamy wersję na 2 głosy. Była również wydana w języku rosyjskim. Natomiast akompaniament znów jest to Nocturne, Le Murmure, ten sam, który również wyszedł w tym czasie w Petersburgu na 3 ręce. Więc moja teoria, że Le Murmure, Nocturne to był najbardziej popularny utwór Marii Szymanowskiej, się zgadza. Polecam wszystkim zainteresowanie się szczególnie walcem na 4 ręce i odkrywaniem pieśni Szymanowskiej, szczególnie pieśni do poezji Mickiewicza. Jeśli chodzi o bibliografię i dyskografię, ja opieram się na źródłach anglojęzycznych, ponieważ nie mam dostępu do materiałów polskich. Ja wiem, że profesor Irena Poniatowska również pisała na tematy pieśni, natomiast ja otrzymałem bardzo dużą pomoc na temat pieśni od pani doktor Trochimczyk, która napisała rozdział do mojej książki o Marii Szymanowskiej. No i polecam te nagrania tych utworów instrumentalnych na mojej płycie, jak również na płycie pani Elżbiety Zapolskiej. Na pewno też są, widziałem nagrania na YouTube, pieśni widziałem, więc polecam serdecznie. Mam nadzieję, że mój wykład Państwu się podobał. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Życzę miłej konferencji i bądźmy w kontakcie.